Dobra, to przechodzimy do listu. Takiego chama i gbura i menele jak ty nie widział świat. Ty nie jesteś człowiekiem, ty jesteś... To było. I w piekle się będziesz smażył, menelu. Nie, ale od Leonardo, od Bronisława. Ty nie jesteś człowiekiem, ty jesteś niedorozwiniętym synem wiedźmy Leonardy i szatana Bronka. I w piekle się będziesz smażył, menelu, za to upokarzanie ludzi. Zdechłbyś już dawno, gdyby Aaron do ciebie nie przychodził i Tomek nie robił ci obiadów. A Meksikano mówił mi już dawno, że w piekle się będziesz smażył. Wiesz co? Ja to nie, ale wy tak. Wy tak. Dlatego wy będziecie się smalić, że za obrażanie mnie. Ja was nie obrażam. Ani królami, ani chłopami, ani niczym. Tylko wy mnie. Dobrze. Ja pytam ciebie, człowieku. Menelu, bo muszę też powiedzieć. Menelu, dlaczego wy lubicie i podszywacie się nie wiadomo co? Zdajcie, jeszcze raz ci mówię. I nie obrażaj świętej pamięci moich rodziców. Zmarłych. Nieładnie, tak nie wolno. Zmarłych się nie tyka, nie obraża. A widzisz, obrażają. No, Jarek. Widzę właśnie. Ładnie tak? Tak nie powinno być, Krzyśku. Widzisz? Za to specjalnie? Kara powinna być za to. Kara chłosty. Nawet głupimi rybkami, które masz na stole, nie potrafisz się zająć. Czym? Głupimi rybkami, które a masz... A ja jeszcze odpowiadam. Rybkami zajmuje się Jarek, dlatego że powiedział... Tak było uzgodnione właśnie. Uzgodnione, że on będzie zajmował się rybkami. Żeby ja rąk nie sadził, nigdzie i ja rąk nie sadzę i tak dalej. A Aaron musi zmieniać wodę i je karmić, bo ty nie potrafisz zrobić takiej prostej czynności. I Meksikano też mówił mi... Ja potrafię zrobić, ale jak Jarek powiedział, to niech potwierdzi, to po co ja mam sadzić ręce, gdzie nie trzeba? Lepiej nie, bo już raz nakarmili, że tu kurwa cała puszka pokarmu była w akwarium. O. I ja karmiłem tylko Tomek. No. Słuchaj dalej. A później zwalacie menele na mnie. I Meksikano też mówił mi, dlaczego masz tą lewą dłoń taką pokręconą. To jest od ciągłego trzymania w ręku. Przepraszam bardzo, Meksykanie. Nie. Ja lewą rękę mam skaleczoną. Piłowałem w lesie, jak tacy już bym założyłem zakład spuszczania drzew i mnie poszedł tu łańcuch od piły. I była operowana, szywana, jeszcze widać szwy, że a ten palec i ten jest sztywny. Słuchaj dalej. Bo pociągnęli żyłami, powiedzieli albo opierdolić, albo pociągamy. Ja zgodziłem się pociągnąć. I tak jak już ktoś w komentarzu napisał, będziesz pochowany pionowo, głową w dół, tak żeby dupa wystawała ponad ziemię, żeby wszystkie okoliczne psy mogły cię szarpać. Erdolić, menelu. Erdolić. Nie. Czekam na dzień, kiedy wszyscy cię opuszczą i wtedy będziesz wył i błagał, żeby ci ktoś pomógł. Nie. Ty mazurska świnio. Jarek mnie nie opuści aż do śmierci. Już opuścisz mnie? Nie, Krzyśku. Jeżeli nie będziesz mnie obrażać, ja ci już nie... Ale cię obrażam? No teraz jest dobrze, w porządku. No. Słuchaj, jeżeli mnie zdenerwują, menele... No to nie znaczy, że masz mnie obrażać, Krzysiu. Ale przepraszam bardzo. Oni mówią, jak ciebie obraził, powiedz mnie, menel. Ty podałeś jemu pięścią. Pytam ciebie, dlaczego dla menelów podajesz rękę? Bo Bóg kazał wybaczać. Nie! To Boga nie szanujesz? Ja Boga szanuję. Ale ja idę inną drogą. Ja idę... Ty idziesz w prawo czy w lewo? Jest przysłowie. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. I trzeba iść inną drogą. Ja zrozumiałem, że nie trzeba podawać ręki dla menelów, którzy spożywają alkohol. Bo zobacz, ty spożywasz alkohol. Ja ciebie prowadziłem. Zrozumiałeś, że nie tędy droga. Wyszedłem na trzecią drogę. Tak. Nie prawo, lewo, na trzecią. I trzecia droga. Teraz jeździsz samochodem. A i jeżdżę, no.
Co, nie jeździsz? No jeżdżę, on stoi. No. I jesteś człowiekiem dobrym, uczciwym, sprawiedliwym, bo posłuchałeś Boga, Pana Jezusa, Matki Boskiej i mnie, i wszystkich świętych, że nie tędy droga iść. Prawda, Jarek? Prawda, Krzysztof. Słuchaj dalej. Już niedługo zamieszkasz w DPS-ie, a w tym chlewie na szkolnej będzie otwarty burdel dla bezdomnych. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny. Amen. I pamiętaj, to tylko przez Ciebie major opuścił Belweder i zmarł. Smaż się w piekle, ty ostatni chuju Polski, sąsiad z Wilkowa. Przepraszam bardzo, ty nie jesteś sąsiadem z Wilkowa. I jeszcze mam do Ciebie, Manelu, dlaczego Ty, jak pisałeś list do mnie, to dlaczego Ty nie piszecie teraz? Bo boicie się. Ale i tak można wywąchać, bo Ty nie jesteś ani z Gdańska, ani skąd, tylko z Białegostoku. Patrz, odwrócę kopertę, coś Ci pokażę. Tu znaczek jest. Wiesz, to jest z Białegostoku. I nie pisz, że z Wilkowa, nie pisz, że z Gdańska, nie pisz, bo ta pieczątka, ten znaczek coś oznacza. Ja już dawno zbadałem, że jak tu będzie znaczek czarny, to jest z Białegostoku. Kupujecie koperty na poczcie 20 i później macie, ktoś ma pieczątkę, pieczątki różne, poczty, ale ja wiem, kto to ma pieczątkę, bo ja już podejrzewałem i podejrzewam tego człowieka, że przekręca literki, wiesz, wali, wiesz, pieczątki, datownik, wszystko, i że jest z Gdańska. Wiesz, odjeżdża kawał dalej, bach, do skrzynki opuszczone przy drodze. I wiesz, a z Gdańska. Idzie na pocztę główną, u nas na dwójkę. Tam. No dobra, już nieważne. No to... Nie, ja muszę powiedzieć. Ale już o poczcie już mówiłeś już wiele razy. I tak dalej, następny list. Nie, już tego zostaw to. Listy nie, ja ci poczytam tutaj komentarze, co ludzie piszą. Nie, ja chcę tylko zobaczyć. No to jest list skąd? Z Olecka, tak? Znowu ten baret przyszło. Ajajaj. Ja tylko chcę powiedzieć. Oj. Starczy tych listów, bo za dużo tych listów, naprawdę. Chcę zerknąć tylko, wiesz. Ajajaj, ile. To kiedy indziej przeczytamy, bo... O! O! Ajajaj. Chcę mnie chyba wsadzić do domu pomocy. Ajajaj. Jest to wariacie. Ty nie jesteś Mazurkiem. Z Oleski, tylko stąd jesteś. Ja wiem kto. Ten, co jedzie na rowerku. Tak. Dlaczego ja mam do ciebie pytanie, grubasie, bo ty jesteś jak beka napierdolony, bo inaczej mogę nie powiedzieć, tylko napierdolony, bo pierdalasz słoninę na pewno, wieprzowinkę, wiesz, bo od cielęcinki nie będziesz taki najebany, ale od wieprzowinki tak. Krzysiek, ja ci poczytam komentarze. Zobacz, co ludzie piszą. Pod filmem ostatnim, który nagrywaliśmy. Kolon wyjechał z Wilkowa jako małe dziecko, a opowiada, jakby miał z 40 lat, mieszkając tam. Ile ty miałeś lat, jak wyjechałeś? 12 chyba. I ty takie historie opowiadasz? Kogoś to dziwi bardzo. Ale przepraszam bardzo, bo ja wszystko pamiętam. A, to chyba, że tak. Ja wszystko pamiętam, jak było w Wilkowie. Jak ja chodziłem do szkoły, jak wszystko. Co jemu się nie podoba, temu to niech nie słucha. Ja mu nie mówię słuchać. No. Wyłącz telefon, wyłącz komputer swój zajebany i wiesz, nie słuchaj, co ja opowiadam. Nie podoba się tobie prawda. Kolejny. A później będziesz pierdolić, że ja nie opowiadam. Czemu nie opowiadasz? Raz tak, raz na prawo, raz na lewo, chuju. Menelu, bo ty jesteś menelem.
Słuchaj teraz, tutaj. Pomiędzy akwarium a wersalką Bożą najlepiej wybudować koryto dla jego. Tomek chlusnąłby z wiadra 3 razy dziennie dla furiata i po problemie z dożywianiem mlecznego mazura w pampersie. Przepraszam bardzo. To tobie nie obchodzi, czy ja w pampersie czy w spodenkach chodzę. To mój interes. Jak trzeba, to i spodnie nakładam, jak trzeba, to i pampersy nakładam. To nie musisz, kurwa, wiedzieć, Menelu, ale ja proszę ciebie, na razie proszę, przestań chlać, bo ja ciebie wywącham, bo ty za mocno mieszkasz. Ja za tobą pojadę, jak tylko nogi mnie zaczną zdrowe być, to ja siądę w Opel i pojadę za tobą, albo taryfę wezmę, pojadę za tobą, ty rowerkiem jeździsz, a ja, kurwa, pojadę samochodem. I dowiem się, gdzie ty mieszkasz i zrobię zdjęcie, kurwa, ciebie z mordy łysej, kurwa, i będziesz, kurwa, wywąchany. Po co cię kupujesz w Białymstoku? Ale Krzysiek, to są komentarze, którzy ludzie piszą pod filmem. To już zostaw tamtego. No. Słuchaj dalej. Wystarczy dogadać się z Zodiakiem na odbiór zlewek i podawać je Krzyśkowi w wiadrze poprzez rurę od odkurzacza. Przepraszam bardzo. Już zlewek nie ma. Nie ma dla siebie dawać zlewek. To kiedyś było... No ale że tobie podawać. A, mnie podawać. Tak. Nie, ja tobie, wiesz, dogadam się, bo ja lepiej prędzej się dogadam, bo ja z tobą pracowałem. Wiele lat. To ja mogę się dogadać i tobie chrustać zlewki, wiele chcesz. Nie jeden wiatr, ale chrustnę 100 wiader, kurwa. Albo beczki mam i przywiozę na podwórek, postawię beczki i powiem to dla Menela, który spożywa alkohol, żeby zapijał żar z beczki, żeby nie było słuchać alkoholu. Słuchaj, kolejne. Jarku, powinieneś przynosić 200 ml wody ognistej dla Tomka. Odpowiedź? Nie ma takiej opcji. Ja tu alkoholu nie przynoszę. Nikomu nie przynosiłem i przynosić nie przynosiłem, nie przynoszę i przynosić nie będę. Kropka. Kolejne. Nie da się ukryć, że Krzysztof wie, o czym Tomeczek myśli. Nakarmić i niech gospodarz śpi, a Tomuś cichutko piwko zwędzi. O te piwko chodzi. No. No. To dobrze. On chciał zwędzić, ale ja się przebudził. I co? Chciał kluczy wziąć i spierdolić. No spierdolił. Dobrze. Ale kluczy wziął po cichu, otworzył bramkę. Nie, musiał wyskoczyć, bo bramka była zamknięta. No to chyba wyskoczył. Na tą drabinki postawił i kurwa wyskoczył na ten, jak się nazywa, na szafkę elektryczną i siu, tam. Ktoś napisał tak. Taka jest prawda, panie Krzysztofie. Tomasz jest uzależniony od piwa. I od wódki, i od wina. O, to jest Menel. Dawaj jeszcze. Wiem, że w kubku Golema Mlecznego jest tylko osad po herbacie, ale kurwa, aż tak... Taka gruba warstwa, no bo herbata jest ciemna, tak? No. I się robi osad. No, trzeba umyć. No, ja umyję. Ja umyję. Widać, prezydent ma do siebie dystans i poczucie humoru, gdyż chodzi w koszulce największy hu polski. To jest atrybut ludzi inteligentnych i akuratnych. Pozdrawiam. Przepraszam bardzo. Tak, ja będę chodził w tej koszulce, bo wy przysłaliście dla mnie. Ta koszulka dla mnie się podoba bardzo i jestem taki, jak tu napisaliście. Bo wy jesteście Menelem i umiecie tylko mnie obrażać. To ja chcę pokazać na cały świat, jak mnie obrażacie. Jak jedziecie po mnie. Tak. Ja się zawiozę do nowego ministra zdrowia wszystkich i ministra policji i wiesz co, będzie ta napis zrobione zdjęcie i myślę. O słuchaj, tu jest ciekawy komentarz. Niemiecki porobi pomniki dla całej rodziny Mazura. Ten dostanie list, że oni żyją albo Bóg wie co i znów nie zapłaci, bo będzie musiał zrobić dochodzenie. Czy to prawda? Przepraszam bardzo. Nie. Moja rodzina nie żyje. To jest prawda, że nie żyje. I powiem tak. Ja za resztę pomniki
co będzie robić. A pomników nie trzeba robić, tylko dla jednego członka, dla mego brata, rodzonego Marianka, że pomyślałem, że trzeba nowy pomnik postawić. Dlatego, póki ja żyję. I żeby on miał nowy pomniczek. Żeby jak tam ludzie będziecie przychodzić z Wilkowa, z Pręgowa i tak dalej. Pozdrawiam Wilkową, pozdrawiam Pręgową, Łożdaję, pozdrawiam. Pozdrawiam byłego kierownika Łożdaju. Nie będę obrażać jego, bo bardzo z nami w zgodzie żył. Dyrektor Łożdaju, kierownik Łożdaju, PGR-u i przeszedłem mu zdrowia, szczęścia, wszystkiego najlepszego. A wam tu z Białostoku, Menelom, życzę, ażeby... Dobra, i tutaj ostatni komentarz przeczytam. To do mnie. Do ciebie. Jarku, myślę, że powinieneś dać Tomkowi jego Majdan i pożegnać go. On jest nieszczęśliwy u jego. To jest monotonne i nudne, te całe powroty i wychodne Tomeczka. Niech idzie w pizdu i tyle. Szkoda czasu na jego. Pogoń go w cholerę. Przyszedł tylko po kasę i to wszystko, co chciał. Osiągnąć powrotem. Nie pognąć, tak? Nie. Posłuchaj. Jeszcze raz ci przeczytam. Jarku, myślę, że powinieneś dać Tomkowi jego Majdan i pożegnać go. On jest nieszczęśliwy u jego. To jest monotonne i nudne, te całe powroty i wychodne Tomeczka. Niech idzie w pizdu i tyle. Szkoda czasu na jego. Pogoń go w cholerę. Przyszedł tylko po kasę i to wszystko, co chciał osiągnąć powrotem. To prawda? Poczekaj, ja może odpowiem na to pytanie. Nie, ja chcę troszeczkę odpowiedzieć. No to proszę ty. Ja nie ma Tomeczka. Spierdolił sam Menel. O właśnie, to ja się wtrącę. Ja mu nie dawałem, ja go nie wyganiałem. Ja go tu po pierwsze nie ulokowałem, nie przyprowadziłem. Chciał, zamieszkał. Może dalej będzie mieszkać. Kto to wie? Co może... Nie, nie będzie mieszkać. A już tam. Przyjdzie, obiadek trzeba zrobić. Nie, nie. Posłuchaj dalej. Ja teraz chcę dokończyć. Co do pognania Tomeczka. Nie, ja go tu nie przyjmowałem i ja nie miałem prawa go wyganiać i tego nie zrobiłem. On sam wziął swoje rzeczy, część przynajmniej rzeczy. Jeszcze tu leżą, no, tam w tym. Tu spodnie leżą. Nawet on przeskakiwał przez bramkę. Ja musiałem wezwać policję, bo szkoda, że nie rozerwał sobie berów i penesa, bo się zaczepił za ostrze bramy i próbował, bo raz my przerzuciliście jak piłkę do gry, tak walnęło, ja myślałem, że atom walnął. Tak pierdolą się. Wiesz. I ja wtedy wpuściłem. No, on udaje. Raz dobrego, ale on udaje, bo żeby nie było krać piwo. Jego Menelka, kobieta, przyszedł do mnie i mówi tak, już my nie chlamy. A ja się dowiedziałem dzisiaj, że chla nadal i tak dalej. Jest jeszcze Zakopane. Przyjedzie jeden człowiek. Nie wiem, czy to prawda, ale też może być kłamliwe, że Adaśko wybrany na będzie wybierany na ministra, nie wiem. Nie wiem. Może być to kłamliwe. I tak dalej. I powiem dla was, że nie róbcie takie pośmieliska ze mnie, bo ja nie jestem wariatem dla was, tylko szanujcie siebie. Nie chlajcie alkoholu. Zobaczcie, Jarek od Aarona zrozumiał, że nie trzeba chlać, bo to zguba zruba członka rodziny, raz. Druga sprawa, zguba synów, matki rodzonej i zguba żony i tak dalej. Wszystkich członków rodziny zguba, bo alkohol do dobrego nie doprowadza, tylko zguba ludzkości, zguba ile na cmentarzu leży ludzi przez to, przez alkohol. Różnego rodzaju alkoholu. Niech Jarek to potwierdzi. Później się dajcie za kierownicę,
I co? Bum! Ile w telewizorze jest pokazywane, że przez alkohol człowiek... Dobra, Krzyśku, jeszcze, dobra, to jeszcze jeden, już na zakończenie. Ktoś tak napisał. Krzysiu... Nie, ty musisz powiedzieć jeszcze. A już nie pamiętam do czego. No ja już powiedziałem, że ja go tu stąd nie wygnałem. On po prostu wziął swoje rzeczy i uciekł sam, no. Jeśli miał taką wolę... Uciekł sam? Ja tego powodu, że nie bał się. Jarek powiedział, że chciał ukraść dwa piwa, co dał. Wyraził zgodę sam. Na filmie jest, że wybrał mnie i dom. A później się nie ma. Dlatego, że ja powiedziałem, Tomek, nie tędy drogo Tomek. Było, to jest nagrane na filmie. Ostatnie. Panie Jacku od Arona, proszę zapytać Konona, kiedy zacznie mówić do Tomka dziękuję i przepraszam. I kiedy przeprosi Tomka za to, że uderzył go lagą po dupie. Co, walnąłeś go. Przepraszam bardzo. I to było aż słychać. Przepraszam bardzo. Nigdy ja jego nie przeproszę Menela. Nigdy, bo Menelów nie będę przeprosić. I oświeży się sam. Nigdy. On zarobił. Zarobił. I nieraz będzie zarabiać, jeżeli będzie spożywać alkohol. Dlatego, że ja nie cierpię alkoholu. Zobaczcie jeszcze raz. Mam zero. Alkohol. No już nie pokazuj tego. Nie. Miałeś to wypić wczoraj. To ja mogę wypić. Nawet dla policji pokazałem. Policja powiedziała, tak, panie Koronowicz, możesz pan wypić sobie. Powiedziała, otwarcie. Proszę bardzo, możesz pan przed nami pić. Ja, zobaczcie, nie otworzyłem nawet. Jak zalokowane, tak jest. I powiem, ja nie jestem taki, żeby chlać alkohol różnego rodzaju. Nie. I to tyle z komentarzy. Komentarzy jest to groba. To dawaj. Starczy już. Dawaj.